Amerykańscy żołnierze na pewno nigdy by ich nie porzucili. Nie sądzę, żeby uszli stąd z życiem. Przeklętą wyspę. Dość już widziałem Yamatai. Nie znajduję wytłumaczenia dla mocy, którą włada Słoneczna Królowa, ale nie pochodzi ona z tego świata. Tak jak podejrzewałem, wiedziała o moich zamiarach od chwili, gdy postawiłem stopę na tej ziemi. Manipulowała mną, bawiła się, żeby sprawdzić, jakich informacji poszukuję, ale zawsze wiedziała. Jeśli zdołam ujść z życiem z tego miejsca, muszę ostrzec mojego pana. Ostrzec go, że powinniśmy za wszelką cenę trzymać się z dala od Yamatai. Jeśli chcemy zyskać dostęp do jej mórz, musimy zapłacić wszelkie daniny, jakich zażąda, ale nigdy nie powinniśmy jej rozgniewać. To doprowadziłoby nas do upadku. O innych rzeczach, które widziałem, o tych mrocznych koszmarach, nigdy nie powiem ani słowa. Muszę się tam dostać.
Hej, Laro, Rod powiedział nam o samolocie. Nie martw się, musi być inny sposób, żeby się stąd wydostać, nie? Mam nadzieję. Widać jakieś ślady Sam? Zaprowadzili ją do jakiegoś starego japońskiego pałacu. Już mi się to nie podoba. Hej, wyluzuj. Na pewno tylko sobie zwiedzam. Kiepski z ciebie kłamca, Alex. Uważaj tam na siebie. Powodzenia. Nie mogę tego zrobić. Te ruiny są sprzed okresu Kofun. Pielgrzymka. Królowa. Czyżby Himiko? Przysporzyłaś mi sporo kłopotów, ale jesteś naiwna i przewidywalna! Zabij cię! Oni! Strażnicy! Są tutaj! Strażnicy są tu! Jak wielu! Thank you.
Mam nadzieję, że ciągle działa. Gdzieś tu jest. Słyszałem coś niżej. Strażnicy ją zabiją. Spieprzajmy stąd, zanim nas znajdą. Matias niczego się nie dowie. Szukają mnie. Grobowców. Słoneczna Królowa i jej burzowa gwardia. Himiko, pierwsza Słoneczna Królowa. To naprawdę Yamatai. Ty naprawdę tu jesteś. I naprawdę martwa. To coś niesamowitego. Wygląda na jakiś rodzaj rytuału ognia. Rytuału ofiarnego. O, coś okropnego. Ale dlaczego ktoś spalił te kobiety? Wyprawa, pielgrzymka do... Czy to jest ten klasztor? Przelewanie wody. Ale po co? Tu jesteś, królowo. Chwila. Przecież to nie jest przelewanie wody, tylko transfer mocy. To jest rytuał przejścia. W ten sposób wybierałaś swoją następczynię. Tam jest! O nie! Bracio! Yeah!
dam rady otworzyć. Nic z tego, musimy się czymś wyważyć. Uważaj, to ona! Hej, panienko, nie strzelaj. Porozmawiajmy. Strażnicy wszystkich nas zabiją za wtargnięcie. Kim są ci strażnicy? Czego oni chcą? Zabijcie! Chodzimy! Zaraz pod nimi. On powinien załatwić sprawę. Thank you.
też, Sam. Jest z tobą reszta załogi? Nie, dopiero co ukradłam radio wartownikowi. Wartownikowi? Zostałam porwana. Co? Gdzie jesteś? Nie wiem. W jakimś starym japońskim pałacu. Ciągle rozmawiają o jakimś rytuale ognia. Ja jestem przerażona. Cholera, ktoś idzie. Muszę to schować. Sam? Sam! Ognia. Jak na fresku w grobowcu Himiko. Rod? Jesteś tam? Idę w stronę pałacu. Inni też tam są. Dogonię cię i wejdziemy razem. Już myślałam, że nic gorszego się nie wydarzy. Czym były te stwory w klasztorze? Były ubrane jak burzowa gwardia, a dźwięki, które wydawały, prawie nieludzkie. Cholera. Posłuchaj, co opowiadasz, Laro. Brzmisz jak tata. To tak jakby byli pozostałością jakiejś zaginionej cywilizacji. No dobra, teraz brzmię zupełnie jak tata. Wiem jednak tyle, że zabili tych ludzi i mam przeczucie, że mnie również zabiliby bez wahania. Ale teraz nie mogę o tym myśleć. Sam ma kłopoty i muszę jej pomóc. Ona na mnie liczy.